czołem i kolanem. Nie wiem, czy coś widać. Pewnie widać bardzo słabe światło. To jest film, który miałem zrobić w sumie wcześniej. Chciałem porównać światło Night Numen, mój reflektor rowerowy w warunkach nocnych. Teraz, żeby nie przedłużać, to jest krótkie światło, najsłabsze, jakie może być. Trochę widać na filmie, chociaż bardzo słabo. Położyć najmocniejsze. To jest średnie. Teraz włączmy jeszcze raz najmocniejsze. Włączę tak zwane długie, najmocniejsze. Widać tak na około 50 metrów. Niestety na filmie bardzo słabo pewnie, no ale co zrobić, to miał być tylko film porównawczy. Teraz włączę średnie, krótkie średnie i długie średnie, momencik. O, to jest średnie, krótkie i średnie długie. Również widać na około 50 metrów, ale słabiej. Przy tym średnim świetle no, można jechać na standardowym akumulatorze 3, może 4 godziny. Teraz jeszcze jedną rzecz. Wyłączę światło krótkie. Teraz widać same długie na średnim trybie. A to jest samo długie na najmocniejszym trybie. Oczywiście jeszcze jest taki tryb stroboskopu. Dyskoteka. A teraz podwójny tryb stroboskopu. Nie wiem po co on jest w tych latarkach, reflektorach, no ale jest. To wszystko ode mnie. Do zaś.